Mój kolega poinformował mnie podczas rozmowy przy szklaneczce złocistego płynu, że dobry marynarz to i Morze Czerwone przepłynie. I zrozumiałem nagle, że tutaj istnieje jakaś głębsza myśl, jakiś podtekst. I tam była głębsza myśl, może nie bardzo głęboka, ale głębsza myśl była pod spodem. Zorientowałem się o tym, że tam jest głębsza myśl, gdy mój kolega przy następnej szklaneczce złocistego płynu, wznosząc ją do góry, powiedział, że dobry koń tej po błocie pójdzie. I zrozumiałem, że facet ma głębokie przemyślenia i te głębokie przemyślenia dotyczą jego białogłowy. I jak już ta nasza rozmowa tak głęboko osiągnęła taką głębię i taką podwójną albo nawet poczwórną wymowę, to przy trzeciej szklaneczce zapytałem mojego przyjaciela, a w takim razie co zrobi dobra żona? Mój kolega po głębszym zastanowieniu stwierdził, że dobra żona potrafi zrobić nie tylko sernik, ale nawet loda. I, kochani, ta myśl nie mogła mi wyjść z głowy przez bardzo długi czas, chyba przez całą noc. I stwierdzam, ja wiem, że to może być niepopularne, ale stwierdzam, że dobra żona to potrafi swojemu mężowi nawet rozum przywrócić.